Jest już pierwsza osoba. Witam Was serdecznie. Łączę się z Wami tak na moment, ponieważ mam takie krótkie okienko czasowe. Ponieważ jeżdżę dzisiaj po lekarzach, muszę jeszcze odwiedzić firmę, w której pracuję. No i co, chciałem się z Wami podzielić taką informacją. 1 sierpnia o godzinie 16:45 na Placu Chrobrego w Bielsku-Białej odbędzie się spotkanie, takie uroczystości upamiętniające godzinę W. Także tutaj przedstawiam Wam plakat, który dzisiaj otrzymałem i od razu chciałem się z Wami tym podzielić. Jest tutaj ze mną Wiktoria. Witam. No, zabrałem Wiktorię na przejażdżkę. Pojedziemy jeszcze po moją mamę, a później będę załatwiał inne sprawy. Cześć Szymon, witaj Elżbieta. Także chciałem się z Wami podzielić tym plakatem, który dzisiaj otrzymałem w Bielsku Białej na Placu Chrobrego 1 sierpnia o godzinie 16:45. Widzimy się na godzinie W. To tyle, a jeszcze chciałem Wam pokazać taką ciekawostkę, która mnie dzisiaj spotkała. A mianowicie byłem w przychodni u siebie na osiedlu, ponieważ no, ogarniam dzisiaj lekarzy jeszcze przed powrotem do pracy. No i ogarniam lekarzy i taka sytuacja, już Wam mówię, co się... W sumie tu nie ma co oglądać, ale... Posłuchajcie. Pierwsze pytanie, pierwsze słowo, jakie usłyszałem w przychodni, to nie było dzień dobry, tylko, no zgadnijcie. Maseczkę na buzię. Ja jestem zwolniony, mam zwolnienie lekarskie. A pan do doktora? No, także sanitaryzm trwa w najlepsze. No, ja kagańca nie noszę, nie? Mimo tego, że mam zwolnienie, nawet jak nie miałem tego zwolnienia z noszenia kagańca, to i tak go nie nosiłem. Także no taka sytuacja. Na pewno też spotykacie się z takimi akcjami u siebie. Ja jestem zwolniony, mam zwolnienie lekarskie. A mało tego, później w tej samej przychodni, kiedy wypełniałem papiery, podeszła do mnie inna pani pielęgniarka z pytaniem: Panie Andrzeju, a pan jest zakeczupowany? Tak z ciekawości tylko pytam. No i mnie normalnie strzeliła tym pytaniem. No i oczywiście wiadomo, co mówimy w takich sytuacjach, kiedy nas pyta taka postronna osoba, która nie jest jakby lekarzem prowadzącym. Pani zapytała, że z ciekawości chciałaby się dowiedzieć, czy jestem zakeczupowany. Ja powiedziałem, że no to jest sprawa między mną a moim lekarzem prowadzącym. Także pamiętajcie, że tak odpowiadamy. Cześć Miro. Tak, Elżbieta napisała, że chodzi o maseczkę. Dokładnie, chodziło o maseczkę. Tak tylko na krótko się chciałem z Wami połączyć, przedstawić Wam właśnie plakat tych uroczystości w Bielsku Białej 1 sierpnia, który będzie. No i co? No, co to za ładna pani obok? No to jest najbliższa pani mojemu sercu. Od zawsze, odkąd się urodziła. Dzisiaj nie z Jowitką. No Jowitka u siebie, ponieważ ma gości, a ja załatwiam sprawy, jeżdżę po lekarzach, muszę jeszcze do firmy podjechać, muszę ogarniać papiery na
zdolność do pracy, także mam trochę załatwień dzisiaj. No a połączyłem się, tak jak wspominałem, tylko Miro pisze, mów prawdę. No to jest Wiktoria, miałeś okazję ją zobaczyć na relacjach w Warszawie. A właśnie, to jeszcze propos relacji, to ci może Miro przypomnę, bo mam tu chyba w mediach coś, czy nie mam tego? A mam. No to mogę się jeszcze z wami tylko na moment, tak na 3 minutki podzielić, kogo spotkaliśmy w Warszawie przed tym całym wydarzeniem. Już, momencik. Bardzo ciekawe na sobie spotkaliśmy. Dzisiaj jest świetna atmosfera. Wiktoria tutaj mi pomaga robić relacje. Także... Tak się poświęciłam, się wywaliłam. No, dokładnie. Ty się wywaliłaś, Jowita wpadła na policjantkę. Żadnych czynności nie masz, jesteś bezpieczna. No. Dobrze, zapraszam was na nową stronę, na drugą stronę Rebel24. Widzę, że tam Jowita teraz działa na żywo. Polska! Wolna! Od bandery! 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 Ja też muszę W tym momencie usłyszałem, że ktoś krąża chodzi pewne patriotyczne hasła, a ja od razu rozpoznałem. Siemanko. Witam, hej. Co tam, nie w marszu? Nie, przyjechali do mnie znajomi z Opola, oprowadzam ich, wiesz, po fajnie, Warszawie, fajnie. Ale tak. Mogę cię pokazać? Jasne. Jest tu wujek samo zło. We własnej osobie. Koło mnie na Woli jest też bardzo fajny mural upamiętniający rzekę Wołyńską. Chcemy tam pójść. Tak, jest fajny. On trochę odpada z niego, trochę elewacja. Ale już musimy się umówić, okay. Bo ja jestem z polskich patriotów, także... No to wiesz, gdzie jest ten mural. Na pewno koledzy tam. No, tak, no my z Bielska przyjechaliśmy, także na pewno pozwiedzamy jeszcze. Samym Bielsku, ja Radzielsko. No raczej. Z samym złem można Dobra. Sobie zrobić zdjęcie. O, trzymaj się, wujo. Hej. Możecie mi zrobić zdjęcie tu z samym złem? Zrobisz? Nie, Serbiak to ja wolę z dalszym. Serbiak to później słabo widać. Albo wszystkie. Pan sobie robi. Bo ich nie ma. Foto z wujkiem samo zło. Dwa razy, albo trzy. Nie ma co. Samo zło. Jestem dzisiaj od robienia zdjęć. Trzymaj się. No, także taka niespodzianka. Spotkaliśmy wujka samo zło. No i co, no co wam tu jeszcze chciałbym pokazać, no jest jeszcze coś, co bym wam chciał pokazać, o, no to może tak dla ciekawostki na szybko.